Bogusław Linda i Lidia Popiel, afera pozony aktora, plotki okazale się prawda. Lidia Popiel i Bogusław Linda są malzeństwem od 23 lat. Gdy się poznali, ona była zamężna. Postanowili jednak zaryzykować i chyba dobrze na tym wyszli. Nic więc dziwnego, że para bywa często pytana o przepis na udane malzeństwo. Jakiś czas temu Lidia postanowiła podzielić się swoje zaskakujące dla wielu recepta. Kobieta przyznała, że jednym ze składników na długoletni związek jest brak zazdrości i dawanie sobie dużej wolności. Dawanie sobie sporej wolności, sporego czasu, przestrzeni, ale też lubimy spędzać czas razem ze sobą. Przecinek, u nas nie ma zazdrości. Właściwie staramy się wyeliminować negatywne uczucia, które nie mają sensu. Zazdrość absolutnie nie ma sensu i niczego nie robi w związku. Co byłoby dobre, przyznała w rozmowie z Jastrzep Post. Jej słowa wywalały spore poruszenie w sieci. Ludzie odebrali to jako przyzwolenie Popiel na zdradę męża. W rozmowie z Plotkiem kobieta pozalila się jednak, że jej wypowiedź dotycząca wolności w związku została źle zrozumiana. Miałam na myśli to, że każdy ma prawo do tego, żeby mieć swoje własne wybory. Do swojego czasu, do posiadania swojej przestrzeni. Zostało to odebrane jako pozwolenie na bycie nielojalnym czy zdradzanie się. Kropka. To jest bardzo dziwne, że ludzie wolność w związku od razu identyfikuje ze zdradą, tłumaczy Lidia Popiel. Cóż, być może jej słowa zostały tak odebrane, bo Bogusław Linda od lat ma opinię kobieciarza. Jego życie uczuciowe w przeszłości było powodem do licznych plotek. Przypomnijmy tylko, że zanim Bogusław Linda znalazł swoje miejsce przy ukochanej żonie, byli już wcześniej żonaty, miał też wiele romansów. Jego pierwsza wybranka również miała na imię Lidia. Niewiele więcej wiadomo o życiu, które miał z poprzednia żona. Publicznie została podana jedynie informacja, że jej karierę przerwali narodziny bliźniaków, Michala i Mikołaja. Po rozpadzie malzeństwie aktora głośno było o jego związkach z Katarzyną Figura, Grażyną Szapolowską, a nawet Moniką Jaruzelską, córką słynnego generała. Na szczęście jego obecna żona w pełni mu ufa i to jest najważniejsze.